Kilka rzeczy miałbym ochotę zapytać pana premiera, skoro zaczął już zapowiadać ten nowy ład, który chce zaprowadzić, który ma być ponoć ogłoszony na kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w marcu. Nie wiem, czy ten kongres się jednak odbędzie, czy się nie odbędzie, no bo przecież nie można pokazać społeczeństwu, że restrykcje i obostrzenia epidemiologiczne nie dotyczą partii rządzącej. No właściwie można, bo już takie sygnały były, że wielu ludzi z samych szczytów władzy się do tych obostrzeń nie stosuje, no ale nie byłby to dobry sygnał. Z drugiej strony, jak taki kongres programowy odbyć online, zdalnie? Z trzeciej strony, czy w ogóle takie kongresy są potrzebne do czegokolwiek, bo wiadomo, że programów nie tworzy się w głosowaniu dziesiątek, czy tym bardziej setek delegatów po wygłoszeniu jakichś referatów. Takie kongresy mają sens jako przedstawienie pewnych do namysłu materiałów, a jak się już chce jakiś program ogłosić, to się go pisze, a potem się ogłasza go na takiej konwencji, na której ludzi sprowadza się tylko po to, żeby bili brawo. To w sumie mogą bić brawo przez Skype'a, Zooma czy jakiś tam inny komunikator. Nieważne. Pierwsze założenie, które pan premier przedstawił, to jest bardzo dobre założenie, że wreszcie zostanie podniesiona w Polsce kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie. No, to nie jest wciąż dużo w porównaniu z tym, jak duża jest kwota wolna od podatku w innych krajach europejskich, ale to jest 10 razy więcej niż ten obecny próg od wielu, wielu lat niezmieniany, więc rozumiem, że jest to sygnał jakiejś gotowości do obniżania podatków. Ale żeby nam się za dobrze, za ciepło na sercu nie zrobiło, to od razu pan premier dodaje, że żeby sfinansować to podniesienie kwoty wolnej od podatku, to on przyłoży podatki bogatszym. No i tu już jest niedobrze, bo hasło wysokich podatków dla bogatych istnieje od wielu, wielu lat i wszyscy wiedzą, że to jest bzdura, pic na wodę, bałach, ściema, jak to jeszcze powiedzieć, żeby dotarło. Tak naprawdę podnoszenie podatków dla bogatych, że to niby oni płacą, żeby ci biedni mogli nie płacić, jest niemożliwe. To jest taka bajka. Dlaczego jest niemożliwe? Dlatego, że ci naprawdę bogaci, po pierwsze, mają księgowych i ci księgowi to jakoś sobie zawsze zatachlują tak, że okaże się, że bogacz nic nie ma do zapłacenia. Po drugie, ci naprawdę bogaci, którzy bogactwo swoje czerpią z firm, które posiadają, bardzo łatwo mogą pokazać, że oni właściwie nie mają zarobków. No, wszystkie zarobki są zarobkami firmy. No, oni tylko coś tam niewielkiego z tego czerpią. Po trzecie, taki bogaty może bardzo łatwo uciec za granicę, bośmy napodpisywali umów rozmaitych i nawet nie trzeba poza Unię Europejską wyjeżdżać, bo taki raj podatkowy urządzono przecież w Luksemburgu i nie przypadkiem go tam urządzono. Urządzono go po to, żeby wielcy bogacze z Unii Europejskiej, wielkie firmy działające w Unii Europejskiej mogły płacenia podatków bez wielkiego trudu uniknąć. Więc nie można podnieść podatków tym naprawdę bogatym. Można podnieść podatki komu? Pisarzom, dziennikarzom. Nie mówię, że to jest najbardziej ubożające. Po prostu zaczynam od tego, bo mi tu familiarnie. Informatykom. No tak ogólnie rzecz biorąc, specjalistom rozmaitych dziedzin, którzy nie działają w sferze korporacyjnej. Bo w korporacji to się już ich nie złapie, korporacja się jakoś z tego wywinie. A nie tym najbogatszym, takim trochę mniej bogatym, czyli każemy ich wtedy za to, że są innowacyjni, każemy ich wtedy za to, że są inteligentni, każemy ich za to, że są pracowici, no i każemy ich za to, że są potrzebni, bo społeczeństwo właśnie takich rozmaitych fachowców, specjalistów, wyodrębnijmy ich w pewną osobną grupę, potrzebuje. A w dodatku, poza tym, że się ich karze, a raczej, nie wiem, robi się im taką chłostę propagandową ku uciesze gawiedzi, to nic z tego tak naprawdę państwo nie ma.
bo ta grupa jest na tyle nieduża, że wielkich pieniędzy do budżetu nawet najwyższe narzucone na nich podatki nie przyniosą. No co najwyżej w którymś momencie ci fachowcy zaczną z Polski odpływać, no bo to jest możliwe i to się dzieje. I to też już od bardzo dawno wiadomo, dlatego od dawna też wiadomo, że jak podatki są wysokie, to trzeba bardzo skomplikować system, w którym się te podatki rozlicza. Czyli trzeba mieć ulgi podatkowe, no bo inaczej ludzie obciążeni wysokimi podatkami się wkurzą, albo wyjadą, albo pójdą na emigrację wewnętrzną. Prawda? Zachowają się jak wiele razy w historii to ćwiczono, począwszy od Cesarstwa Rzymskiego, gdzie w którymś momencie jeden głupi cesarz wprowadził ceny maksymalne, bo se dał wmówić, jak nasz Sławoj Składkowski sprzed wojny, że wysokie ceny wprowadzają paskarze i przez to jest drożyzna, że chciwi chłopi żądają za dużych cen na swoje produkty, w związku z czym wprowadził ceny maksymalne, których nie wolno było przekroczyć pod karą obcięcia głowy i w ten sposób wywołał wielki głód, który zniszczył Cesarstwo Rzymskie, ponieważ w tej sytuacji, jak rolnicy mieli do wyboru nieopłacalną produkcję albo obcięcie głowy, to w ogóle zrezygnowali z jakiejkolwiek produkcji i produkowali tylko na własne potrzeby. Ten klasyczny przykład sprzed wielu stuleci jakoś nigdy nikogo nie nauczył. Cały czas się te same kombinowanie powtarza, żeby zwolnić z podatków biedniejszych, bo biednych to jest dużo i warto pozyskać ich sympatię, to dowalmy tym bogatszym, bo bogatsi, najbogatsi się nie obrażą, bo i tak mają to w nosie, a bez tych, bo nie płacą, a bez tych średnio zarabiających sobie jakoś tam poradzimy. Już nie wspominam o tym, że podatek jest przerzucalny, w związku z czym opodatkowywanie najbogatszych się i tak zawsze kończy na opodatkowywaniu ich konsumentów, tych, co to są zwolnienie od podatku. Także słuszna skądinąd idea wyradza się w kolejny jakiś sanacyjny pomysł. Tak się obawiam, że się wyradza. Może ja się mylę. Ale, panie premierze, jeżeli pan jeszcze nie skończył tego swojego planu Nowego Ładu, to ja przypominam, że jest naprawdę genialnie prosty, doskonały sposób na prawdziwą reformę podatkową, o którym pisał świętej pamięci Krzysztof Dzierżawski. Jest przygotowany cały projekt przez Centrum imienia Adama Smitha. Jest ten projekt sprawdzony pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej. Można by go wprowadzić, nie ryzykując żadnych ruchów ze strony Brukseli, czy ryzykować, że zawsze można, skoro się może czepiać o strefy wolne od 4 liter, których w Polsce nie ma, to może się uczepić wszystkiego, ale podstawy do uczepienia się nie ma. To jest projekt powszechnego podatku przychodowego. 0,5% albo 1% od przychodów płaci każdy. Po pierwsze, jest to podatek bardzo sprawiedliwy. Kto zarabia 10 razy więcej, płaci 10 razy większy podatek. Kto zarabia 10 razy mniej, płaci 10 razy mniejszy podatek. I to jest uczciwe, sprawiedliwe i tak być powinno. Ale też to jest podatek, którego nie można przenieść do Luksemburga. To jest podatek, który załatwia na zbity ten, wywala całą lewą księgowość różnych korpo, które tak jak TVN przy miliardowych obrotach płacą 70 tysięcy złotych podatku rocznie, tak, bo tak ta telewizja, wolne media, jak żartuje jej pracownica, sobie płaci podatki, czy wielkie sieci handlowe, czy inne rozmaite bankowe, które handlują produktami swoimi, ze swoimi spółkami, matkami na zachodzie i się okazuje, że mają same straty po prostu i nie mogą tutaj żadnych podatków płacić i się ich nie zmusi do płacenia podatków żadnym tam plikami kontrolnymi i innymi cudami, które pan, panie premierze, wymyśla, bo to się od razu, drugi zastosuje, to zadziała, ale zaraz tam siadają sprytni księgowi, którzy są zawsze sprytniejsi od państwowych w ministerstwie, bo zawsze prywatni, nie dość, że lepiej opłacani, to w ogóle wszystko, co prywatne, lepiej działa. Natomiast jak byłby podatek powszechny, przychodowy, proszę to przemyśleć, proszę to rozważyć. Państwo też, proszę, rozważcie, przemyślcie.
To jest naprawdę droga do naprawy Polski. Jak firmy działające tutaj będą musiały tutaj zapłacić podatek, no bo od przychodu nie ma, jakbyś nie kombinował. Jest przychód, jest podatek. Co z tym dalej zrobisz, z całą resztą swojego przychodu? Pijesz się rąbą, możesz z tego wyprowadzić do Luksemburga, możesz z tego do córki matki spółki, znaczy wyprowadzić albo wydać, albo zainwestować. Nikt się w to nie będzie wtrącał. Płać tylko jedno od przychodu. Prosto, jasno. 3/4 aparatu skarbowego można by skierować do innych równie potrzebnych ojczyźnie zajęć. Brakuje, wbrew mitowi, mimo że mamy za dużo urzędników, to mamy ich za mało, bo brakuje rutynowanych urzędników, więc mogłoby właśnie byłoby ich skąd zaczerpnąć. No, ja widzę same plusy tego rozwiązania. Jeśli ktoś widzi minusy, to oczywiście tu pod spodem można się wpisać albo innymi metodami zgłosić te wątpliwości. Rządzący, jeżeli by ktoś widział pana premiera, nie podejrzewam, że on to będzie oglądał, albo miał wstęp na tę zapowiedzianą w marcu konferencję Prawa i Sprawiedliwości, bardzo proszę, niech ten pomysł przekaże komu trzeba.